Artystyczne spotkania, których punktem wyjścia jest opera, możliwość rozmów z reżyserem i aktorami, wyrażenia własnych wrażeń, a także możliwość obejrzenia wyjątkowych spektakli nawiązujących do lokalizacji danej miejscowości. W takim wydarzeniu już 26 czerwca w niedzielę będą mogli uczestniczyć starosądeccy seniorzy. W Starym Sączu o godzinie 11 spotkanie ze światowej sławy reżyserem Michałem Staniewskim z Fundacją Jutro Opera, która przygotowuje kolejną edycję programu dla seniorów, przybliżając im świat opery, pokazując im świat przeżyć pięknej muzyki, pięknych utworów, ale które też nawiązują do miejsc, w których te spotkania się odbywają. Miejscem spotkania jest Centrum Kultury i Sztuki imienia Adesary w Starym Sączu. Organizatorem projektu jest Fundacja Jutro Opera i znany krakowskiej publiczności reżyser Michał Znaniecki. Pierwsze spotkanie inaugurujące cykl kilku wydarzeń miało miejsce 7 czerwca w Krynicy. Niezwykłe ekscytacje, wzruszenia, ale też możliwość z bliska i porozmawiania z osobami, które na co dzień stoją na scenie, są ubrane w piękne stroje, tworzą tą barierę scena i widz, a tutaj dochodzi do złamania tego dystansu, przełamania też, bym powiedziała, i lodów i stworzenia też takiej bezpośredniej rozmowy, interakcji, która na pewno zbliża nas w myśleniu i rozumieniu muzyki. Dla starosądeckich seniorów jest to już kolejne spotkanie z operą. Wcześniej odwiedzili Operę Śląską w Bytomiu i uczestniczyli w przedstawieniach Straszny Dwór, Don Kiszot i Zemsta Nietoperza. Rok 2022 został w Małopolsce ogłoszony Rokiem Solidarności Międzypokoleniowej. Opera Trzeciego Wieku to jedno z kilku zaplanowanych z tej okazji wydarzeń. Jedne to koncerty Filharmonii Krakowskiej, która będzie gościć również i w nowosądeckim Sokole i na pewno seniorzy będą tu już na jesieni mogli być uczestnikami tych wielkich wydarzeń, a druga to nadchodzący festiwal kiepurowski, Kiepury w Krynicy, gdzie też seniorzy otrzymają możliwość udziału bezpłatnego w przedsięwzięciach i widowiskach, które są związane z festiwalem Kiepury. Wszelkie informacje związane z działaniami podejmowanymi w związku z Rokiem Seniora i Solidarności Międzypokoleniowej można znaleźć na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie w zakładce Sprawy Społeczne i Rodzina.